Cześć, dzisiaj kontrola realizacji, czyli jak rozwiązać problemy z nadmiarem lub niedoborem realizacji. Zaczynamy. Przechodzimy do statystyki, kontrola realizacji. Wybieramy klasy, swoje nazwisko. I tutaj widzimy brakujące realizacje programu. Klikamy. I nie używamy tego przycisku, ponieważ to będzie powodowało, że ta pozycja będzie dalej widoczna w systemie, więc my chcemy się w ogóle tego pozbyć. Więc klikamy dodaj realizację. Pojawi nam się okienko. No i pozostaje nam uzupełnić. Wpisujemy temat, zatwierdzamy, sprawdzamy obecność. I zatwierdzamy. Wtedy ta pozycja zniknie. Dobra, ale wróćmy i zobaczmy realizacje, które są wykonane ponad program. Klikamy tutaj na napis szczegóły. I znowu mamy przycisk oznacz jako poprawny. Ostrzegam, nie używajcie tego, bo dalej pozycja będzie wisiała. Sprawdzamy, jaka to jest data. I przechodzimy, zapamiętujemy ją i przechodzimy do dziennik, realizacji programu. Tu możemy już ustawić zakres naszych dat, które nas interesują. Wiem, że to będzie 10 października. Filtruję. Mogę oczywiście tu wpisać jeszcze, użyć innych filtrów, ale wiem, że w tym dniu mam tylko to. Więc to jest nasza nadprogramowa realizacja. Klikamy usuń. Pojawi nam się okienko. Potwierdzamy. I to zostało usunięte. Przechodzimy do statystyk kontrola realizacji. I sprawdzamy, czy zostało to usunięte. I rzeczywiście mamy 0. To tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Hej.